W ostatnim czasie dowiedzieliśmy się o planach władz powiatu w związku z utworzeniem terenowego oddziału Wydziału Komunikacji i Transportu w Radoszycach oraz Stąporkowie. Włodarze Radoszyc prowadzą rozmowy z zarządem powiatu koneckiego oraz oferują pomieszczenia, które mogą udostępnić na potrzeby powiatowej jednostki. Dowiedzieliśmy się kilka dni temu z Facebooka, że zarząd powiatu właśnie taką inicjatywę chce realizować. Jak się tylko dowiedzieliśmy, zaprosiłem zarząd powiatu do rozmów na terenie gminy Radoszyce. Jest to na pewno wyczekiwany czas, żebyśmy taki oddział komunikacyjny, oczywiście, otworzyli u nas w Radoszycach. Dobra inicjatywa i dobre inicjatywy trzeba wspierać, dlatego poprosiliśmy naszych kolegów. Zaoferowaliśmy, szanowni państwo, miejsce właśnie w urzędzie, bo uważamy, że właśnie takie komórki najlepiej by były, żeby było w jednym centrum takim administracyjnym, a centrum administracyjne to są na przykład Urząd Miasta i Gminy. Władze Radoszyc chcą na potrzeby Wydziału Komunikacji przekazać jedno z pomieszczeń mieszczących się w Urzędzie Miasta i Gminy, by sprawy administracyjne mieszkańców były załatwiane w jednym miejscu. Pierwszą propozycją był pokój liczący 12 m2, jednak przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Końskich stwierdzili, że było ono za małe do funkcjonowania oddziału. Teraz Michał Pękala wyszedł z propozycją udostępnienia sali numer 13. Jest to odnowione pomieszczenie, które zajmuje 18 m2. Propozycja została przedstawiona władzom powiatu. Burmistrz Pękala nie kryje, że mieszkańcy nie tylko gminy Radoszyce, ale i sąsiednich gmin wyczekują na utworzenie oddziału wydziału komunikacji właśnie w Radoszycach. Nie ma co się oszukiwać, że komunikacja w tej chwili w powiecie ma pewne problemy terminowe, i w związku z tym wydaje mi się, że taki krok do przodu rozładuje te terminy. Dla naszych mieszkańców, mieszkańców całego powiatu jest to na pewno oczekiwany moment. Jak przyznaje starosta Konecki, że Szpiec, Woda, powiatu rozpatrują zaoferowane przez gminę pomieszczenia oraz liczą na dojście do kompromisu, istnieją także opcje zagospodarowania innych większych pokoi, ale poza urzędem miasta i gminy. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść w najbliższych dniach.